Ja mam po prostu tylko nadzieję, że w następny tydzień nie usłyszę Aleksa, Niny i tego trzeciego po prostu stwora. Mam nadzieję, że za tydzień również nie usłyszę Józefa Piłsudskiego, który ma być ponoć gościem audycji w Radio Kraków po Wisławie Szymborskiej, bo to jest po prostu niesmaczny żart. To jest żart, ale on jest bardzo niesmaczny. Ktoś ma strasznie kiepskie poczucie humoru. I ty widzisz jakąś różnicę, jak się pracuje w kulturze pomiędzy właśnie rządami jednej partii a drugiej? Czy można tutaj po tej sytuacji coś powiedzieć, też jeżeli chodzi o politykę wewnętrzną? Wiesz co, z OFE-em jest tak, że dopóki jest likwidator na pokładzie, no to ja mam wszystkie mosty zapewne spalone, bo prawdopodobnie jestem wrogiem numer jeden w tej chwili. Dzień dobry, cześć, ja nazywam się Mateusz Macierakowski, a wy słuchacie i oglądacie kanał pod nazwą Bez Żartów. Zachęcam do subskrybowania kanału, do komentowania tego odcinka, ale też do sprawdzania wcześniejszych wywiadów. Zachęcam oczywiście też do polemiki tam na dole w komentarzach w nawiązaniu do słów mojego dzisiejszego gościa. Dzisiaj sobie porozmawiamy o absurdach wynikających z używania narzędzi, nowych technologii, używania OpenAI w kontekście rynku pracy, bo jak się okazuje, można kanibalizować, można zjadać co róż to nowe zawody w różnych sektorach na rynku pracy i nawet prezenterów radiowych. Taka sytuacja dotknęła Mateusza Demskiego, byłego już dziennikarza OFF Radia Kraków, który dzisiaj, no właśnie, dodał pewien wpis na Facebooku opowiadających o absurdalnych decyzjach prezesa Radia Kraków, który zatrudnił, a raczej wygenerował 3 prezenterów i wyrzucił kilkunastu żywych ludzi z kapitałem wiedzy, z doświadczeniem ze świata literatury, mediów i kultury. O tym wszystkim porozmawiam z krytykiem filmowym, z publicystą, między innymi publikującym w Przekroju. Nie będę dalej przedłużał. Mateusz Demski, bohater tego wpisu. Cześć Mateusz, dzięki bardzo za zaproszenie, za przyjęcie zaproszenia. Za przyjęcie. Bohater to za duże słowo, autor wpisu. Autor. Natomiast wybuchła jakaś burza po tym wpisie, który mówił, że kilkanaście osób właśnie ze świata kultury, rozrywki sztuki i mediów została wyrzuconych z Radia Kraków. Jesteś autorem, ale z drugiej strony chyba też udało się tym samym poruszyć pewne struny, tak myślę, instytucjonalne. No ja myślę, że struny zostały na pewno poruszone, przede wszystkim w ludziach, których, no jak widać, OFF Radiu Kraków niewielu zostało. Z jednej strony spodziewaliśmy się odzewu ze strony środowiska, bo to jest sprawa nie tylko małej rozgłośni radiowej w Krakowie, to jest sprawa, która dotyczy tak naprawdę każdego dziennikarza i każdej dziennikarki w tym kraju, ale trochę skala tego, co się wydarzyło, nas przerosła. To znaczy 12 tysięcy podpisów, bo chyba teraz tyle jest pod petycją, to by trzeba było sprawdzić. No to jest coś niezwykłego, bo to nie tylko jest głos właśnie dziennikarek i dziennikarzy, publicystów i publicystek, to nie jest tylko głos ludzi kultury, to jest głos w zasadzie wszystkich. Bardzo duży odzew mieliśmy ze strony młodych ludzi, ludzi z tak zwanego, jak to tutaj, no zresztą likwidator, osoba odpowiedzialna za decyzje podjęte w OFF-ie, określiła mianem tak zwanej generacji Z. No i cały projekt, cały eksperyment, jak on tutaj też jest nazywany, no miał właśnie trafić do tych ludzi i okazuje się, że no, pan likwidator tutaj zderzył się ze ścianą, bo okazało się, że młodzi ludzie wcale tego nie chcą, wcale tego nie potrzebują i wcale o to nie prosili. I nie rozumieją, dlaczego oni są tutaj jakimś obiektem badawczym, dlaczego oni w ogóle są podciągani pod ideę, aby ich umysły karmić rzeczami wygenerowanymi przez sztuczną inteligencję. Więc to jest projekt absolutnie chybiony, już na samym poziomie jakiegoś konceptu i próby zwerbalizowania tego. Jeżeli chodzi o poruszenie strun, na pewno. No ja za to jestem wdzięczny, za te wszystkie głosy, komentarze. W ogóle posyłanie tego dalej, no bo też w tym swoim poście to zaznaczyłem, że ja bym chciał
i że chcielibyśmy po prostu dotrzeć z tym jak najdalej. No i okazuje się, że gramy dość daleko i że być może zaraz przebijemy sufit, bo absolutnie każdy się jakoś tutaj w tym odnalazł i to jest chyba klucz do tego wszystkiego, że po prostu ludzie zidentyfikowali się z tą sprawą, znaczy ludzie pomyśleli, że to jest sprawa wszystkich. No i to jest chyba jakiś clue w ogóle tej całej dyskusji. Tak, przypomnę tylko, dzisiaj rano opublikowałeś post pisząc o tym, że kilkanaście osób ze świata właśnie kultury, rozrywki, sztuki, mediów zostało wyrzuconych z Radia Kraków, a zastąpi was na kolejne 3 miesiące w ramach takiego eksperymentu behawioralno-społecznego 20-letnia Emila, studentka dziennikarstwa, ekspertka od popkultury, 22-letni Jakub Zieliński, specjalista od technologii i muzyki oraz 23-letni zaangażowany społecznie Aleks, poruszający tematy związane z tożsamością i kulturą queer. Ale żadna z tych osób nie istnieje, jest sztucznym tworem. Pomyślałeś sobie wtedy, że prezes Radia Kraków zwariował, was wyrzucając, czy już tak będzie po prostu wyglądał standard nowych mediów? Piszesz o filmie, więc może trochę ta sytuacja przypominała filmy Nolana. Wiesz co, no niektórzy piszą, że to jest scenariusz jak z Orwella, niektórzy to też ładnie cytują, te różne komentarze. No co ja sobie pomyślałem, wiesz co, ja sobie pomyślałem od początku, że to się nie uda. To znaczy, że to jest po prostu pewien taki bardzo kruchy konstrukt, jakiś taki kolos na glinianych nogach, to znaczy, że ktoś sobie po prostu stworzył taki scenariusz w głowie, że dziś będziemy eksperymentować właśnie na ludziach, na tych, którzy mieliby tego słuchać, znaczy na słuchaczkach, słuchaczach, no i w ogóle eksperymentować na jakiejś takiej strukturze, no, która jest związana z dziennikarstwem. Ja pracuję w tym zawodzie blisko 10 lat i dla mnie dziennikarstwo, no, to jest po prostu spotkanie z człowiekiem zawsze. Oczywiście te nowinki technologiczne nam towarzyszą i one będą towarzyszyć jeszcze bardziej, ale jakby podstawą całej tej naszej profesji jest właśnie to, znaczy spotkanie człowieka z człowiekiem, więc nie powiedziałbym, że ktokolwiek zwariował, nie powiedziałbym, że ktokolwiek postradał zmysły, raczej bym powiedział, że ktoś popełnił błąd i nie doszacował. Bo też sobie myślę o tym, że różne projekty badawcze na temat sztucznej inteligencji istnieją i mogą to robić wykwalifikowane osoby w tych dziedzinach, znaczy mogą to robić, nie wiem, badacze, badaczki, naukowcy, akademicy i okej, ale czy robić to w mediach publicznych, które jak wiemy stają z kolan, przechodzą ciężką reformę i robić to w taki sposób za publiczne pieniądze, no powiem ci, że po prostu ktoś tutaj chyba się no, grubo pomylił i tego chyba jesteśmy świadkiem i tak komentują to ludzie. Znaczy ja się nie spotkałem z pozytywnym komentarzem na temat tego pomysłu i nie mówię tutaj tylko o ludziach, których to dotyczy, czyli nas dziennikarzy, ale też ludziach ze świata nauki, to znaczy, no nie wiem, może tacy są, ale wiesz co, do mnie dzisiaj dzwoniło parę osób i mówiło mi wprost, że to jest kuriozum i hipokryzja, jakiej oni jeszcze nie spotkali. No, być może. Kto dzwonił, jeżeli można wiedzieć? Wiesz co, ja ci teraz nazwisk nie przytoczę, ale to byli po prostu ludzie nawet z łódzkiej filmówki, którzy badają ten temat, prawdopodobnie też pod kątem tego, jak to wygląda w branży filmowej. W Radiu 357 dzisiaj udzielałem takiego wywiadu, była to taka audycja no, świetnie zrealizowana, profesjonalna, w której też badaczki i różne osoby zajmujące się AI wypowiadały się w sposób bardzo krytyczny, pokazując, jakie to niesie zagrożenia i jak bardzo jest to też nieetyczne działanie, bo to nie jest tak, że nie możemy używać AI, tylko musimy wiedzieć, jak tego używać. A tutaj widać, że no właśnie, to jest określane mianem eksperymentu, badania. Jeżeli się robi jakiś eksperyment i badania, no to trzeba jakąś metodologię przedstawić, trzeba zbadać grupę docelową, trzeba no, w ogóle podejść do tego z jakimś rozmysłem, a tutaj mam wrażenie, że to wszystko jest na jakichś wariackich papierach. Bo też czytałem wpis twojej koleżanki,
która wspominała o tym, że no odeszła z Radia Kraków, z Off Radia Kraków w marcu i napisała: moje ukochane Off Radio Kraków zmieniło się w pole eksperymentalne. Już w marcu było wiadomo, że jest źle, jeżeli chodzi o tutaj no, kapitalizowanie tak, dziennikarzy, to znaczy no, jakikolwiek tutaj zarobek i cięcie kosztów. Wiesz co, no te sygnały były oczywiście, bo tam jakoś tak sukcesywnie te osoby znikały, odchodziły. No to nie było tak, że po prostu nagle ktoś powiedział z dnia na dzień, że dzisiaj radia już nie będzie, więc tam kilka osób odeszło. To były jakieś takie pasma chyba szczególnie wieczorne. My mieliśmy pasma poranne i one funkcjonowały. Ja prowadziłem te poranki w środę i w czwartki w godzinach 9-12. No i to po prostu funkcjonowało, chociaż no wiadomo, że się zbierały czarne chmury i tak jak mówię, no ja wiem, jaka jest sytuacja w mediach publicznych i tak naprawdę po tym, jak otrzymałem taką wiadomość, że my znikamy z OFA, no to ja nie robiłem żadnych tutaj petycji, nie chciałem z nikim iść na żadną wojnę, no po prostu się spakowałem i wyszedłem i stwierdziłem, okej, no to będę robił po prostu inne rzeczy, no bo tak jest, bo taka jest sytuacja i to spotyka nie tylko mnie, ale też inne osoby w tej branży, więc to zupełnie nie było dla mnie jakoś ani szokujące, ani bulwersujące, no po prostu ten wczorajszy wpis, czyli ta wczorajsza informacja o tym, że to będzie sztuczna inteligencja, no to po prostu nas spowodowało i to był ten ląd, który się odpalił, no bo nie może być po prostu tak, że w mediach publicznych za publiczne pieniądze, powtórzę jeszcze raz, takie eksperymenty się przeprowadza i to się jeszcze nazywa eksperymentem. Mam wrażenie, że ta narracja jest bardzo nieprzemyślana, bo można ją punktować na każdym polu, dosłownie na każdym polu. Znaczy to jest nieetyczne pod każdym możliwym względem. Można ten wpis czy też tego newsa przeczytać kilkukrotnie i ludzie mi po prostu, każdy wysyła inne zdanie, mówiąc, że ono jest absolutnie niedorzeczne. Więc ktoś to po prostu bardzo źle sformułował. Ja nie mówię, że nie można działać ze sztuczną inteligencją, bo może można działać i może fajne rzeczy z tego generować, ale nie w taki sposób. Dostrzegasz pewną granicę, jeżeli chodzi o używanie nowych technologii, ale mówisz w kontekście tego, że gdzie można by było na przykład sztucznej inteligencji użyć w takim kontekście pozytywnym, takich, gdzie faktycznie ona się może przydać na polu kultury, może edukacji, gdzie widzisz taką przestrzeń? No bo tak sobie myślę, że po tej sytuacji na pewno będzie skancelowane to narzędzie, ale z drugiej strony też widzę dużo hipokryzji w działaniu mediów, które no, używają tych narzędzi, tak? Czata GPT-4.0, publicyści, dziennikarze i tak dalej. Z jednej strony mamy nacisk na tą sytuację, ale z drugiej strony dziennikarze korzystają, wiadomo, nagminnie często z czata GPT. Tak, wiesz co, no ja ci powiem taki przykład z mojej branży, pierwszy z brzegu, bo ja generalnie działam no, w takim polu tekstu pisanego. Piszę do internetu, piszę do różnych takich publikacji drukowanych. No i wiesz co, ja często robię wywiady i rozmowy. I to jest trochę tak, że no, jak my teraz nagrywamy taką rozmowę, to ty sobie ją potniesz, być może tak, być może nie, i wrzucisz. Natomiast kiedy ja mam spisać ten tekst, no to faktycznie jest to takie żmudne. Po prostu ta praca jest żmudna. I znam dziennikarzy, którzy po prostu korzystają z narzędzia, które na przykład robi transkrypcję. Znaczy wrzucają sobie plik audio, otrzymują transkrypcję tego wywiadu i po prostu na tym gotowym tekście oczywiście pracują, bo to nie jest doskonałe, to jest niegramatyczne, to jest w ogóle tragicznie się czyta. Ja kiedyś z tego spróbowałem i korzystałem kilka razy, ale później stwierdziłem, że łatwiej jest spisywać po prostu na żywce z tej rozmowy, niż dłubać później w tym bardzo niedoskonałym tekście. No bo to jest takie trochę takie robotyczne, mechaniczne, nieludzkie. Ale wiesz, no to sztuczna inteligencja to się w różnych jakby obszarach objawia. No w polu sztuki jakiś czas temu robiłem taką rozmowę z Weroniką Gęsicką, artystką, fotografką, która miała taki fantastyczny projekt pod tytułem Encyklopedia. W skrócie odkryła takie zjawisko fałszywych haseł w encyklopediach. Nie tylko na Wikipedii, ale też w takich drukowanych encyklopediach. No i w tych encyklopediach okazuje się, że celowo zamieszczano fałszywe hasła po to,
żeby na przykład nie dokonywano plagiatów między jednym wydawnictwem, które drukuje encyklopedię, a drugim. No bo jak się zobaczyło, że ktoś przedrukował jakieś głupie hasło, no to wiadomo było, że po prostu no, zrobił kopiuj wklej. No i Weronika Gęsicka, żeby po prostu sprawić, by te hasła odżyły, wygenerowała je, niektóre z nich, za pomocą właśnie sztucznej inteligencji. Niekiedy sztuczna inteligencja była bezradna i nie była w stanie w ogóle tych obrazów jakoś stworzyć, a czasem robiła to wręcz doskonale. Więc wiesz, to może być narzędzie używane w bardzo wielu miejscach, no ale tutaj mamy, wiesz, no też jakąś taką sytuację, w której no jeszcze w sierpniu pracuje tam kilkanaście osób, ja robię, nie wiem, co tydzień rozmowy, wywiady, zapraszam gości, gościnie, gadamy w no taki naturalny, żywy sposób i nagle niecałe 2 miesiące później, czy 2 miesiące później, no masz po prostu rozmowę z wygenerowaną w AI Wisławą Szymborską. Ja nie wiem, czy ją dzisiaj słuchałeś na antenie OFA, ale taka nie, się nie, pojawiła. Na szczęście chyba nie. No to wiesz co, ja też na szczęście nie, ale no internet właśnie jakoś mnie po prostu porwał w ten wir wydarzeń i mi cały czas ktoś podrzuca fragmenty. Ja po prostu słucham i nie mogę w to uwierzyć. Znaczy, co to jest za pomysł w ogóle? I widzę, że ludzie też nie są zachwyceni tym pomysłem. Wiesz, no ja otrzymuję takie też no, kąśliwe komentarze, no, że jeżeli tak naprawdę sztuczną inteligencją mamy zastępować dziennikarzy, no to może zastąpimy też dyrekcję Radia Kraków. Może będzie lepiej, a może zastąpimy w ogóle wszystkich członków parlamentu. No bo po co w ogóle oni tam mają siedzieć, a po co im mamy płacić? A może tak naprawdę no, lepiej, żeby to robiły jakieś boty. Też, no o to bardziej chodzi, a nie o to, żeby to wykorzystywać w twórczy sposób. Znowu widzę ten sam mechanizm działania, gdzie niżej usytuowane jednostki społeczne w pracy są w jakiś sposób no, stłamszone przez górę ze względu na jakiegoś rodzaju właśnie eksperymenty, tutaj zacytuję, behawioralne, poznawcze. Ale czemu tych eksperymentów nie użyć na samych sobie, prawda? Dlaczego zabierać ludziom tak naprawdę jakiś rodzaj chleba powszedniego i jakiejś możliwości zarobku, skoro jakby ty masz możliwość tego, już pewnie jesteś na jakimś dorobku, bo podejrzewam, że likwidator nie jest człowiekiem, który musi się martwić, tak jak trochę dziennikarze, O lepsze jutro, prawda? Stąd te komentarze, ale widzę znowu ten sam mechanizm działania na zasadzie takich dysproporcji po prostu finansowych. No hierarchiczne to jest bardzo i gradacyjne, no po prostu. Tak. A wiesz co? Chciałem zadać przedostatnie pytanie, to znaczy, bo ja się trochę w działaniach Radia Kraków doszukuję jakiegoś rodzaju hipokryzji, to znaczy dzień przed twoim postem profesor Jan Hartman, filozof z UJ-u, wcześniej będący pracownikiem UJ-u, publikował felieton dla radia, on ma tam cykl felietonów i wystosował tam taki quasi trochę intelektualny, a może intelektualny, prohumanistyczny esej, i właśnie opisywał zagrożenia wynikające z używania narzędzi OpenAI, pisząc o robotyzacji życia i w ogóle zmieniania tego życia społecznego. I też tam taką tezę postawił, że nie będzie już dobra i zła, nie będzie możliwości rozróżnienia, co jest dobre, a co złe, że zanika ten rodzaj moralności właśnie też w kwestii OpenAI. Jakby nie potrafię zrozumieć, dlaczego dzień wcześniej opublikowali taki esej, taki felieton, a robią co innego w kwestii po prostu zarządzania kapitałem ludzkim. No wiesz co, trudno mi na to odpowiedzieć. Ja tego akurat felietonu nie czytałem. Na pewno to nie jest przypadek, że to się pojawia jakoś równolegle. Ja też nie wchodziłem, żeby się nie denerwować na po prostu profil facebookowy pana likwidatora. Bo tam profesor Hartman chyba też się wypowiadał w komentarzach. Wiesz co, no nie wiem, no może to było po prostu jakoś wszystko zorganizowane. No ten eksperyment prawdopodobnie też ma to wykazać. Wiesz, no to jest takie trudne do właśnie objęcia rozumem. Znaczy, po co ten eksperyment powstał? Bo tu, tak jak mówię, jest dużo jakichś sprzecznych informacji. Z jednej strony mówimy, że 3-miesięczny eksperyment, a zaraz potem słyszę w jakichś wypowiedziach, czy też właśnie w tych orędziach,
że być może w przyszłości, no to za te 3 miesiące kogoś tam zatrudnimy, na przykład tych, nie wiem, studentów czy kogoś. W zasadzie po co jest ten eksperyment? W sensie, co on ma wykazać, co on ma pokazać? Czemu on ma być preludium do czegoś innego? Wydaje mi się, że tak jak wcześniej powiedziałem, no ktoś po prostu nie spodziewał się, czym to się skończy i teraz próbuje się w jakiś taki dyskretny sposób wycofać, tylko że no, tej dyskrecji już nie ma. Bo widzimy, jaką to formę przybrało i czegokolwiek by teraz nie wystosował w swoim jakimś komentarzu likwidator, no to przestaje być wiarygodne, bo jeżeli mamy tam tyle po prostu sprzecznych informacji, jeżeli ten koncept sam w sobie no, ludziom nie przypadł do gustu, to czegokolwiek teraz ten człowiek nie powie, to być może No właśnie, spotka się z kolejną falą krytyki. No to jest po prostu jakaś taka sprężyna, która się nakręciła. Niepotrzebnie absolutnie, bo myślę, że nawet ja nie widzę w ogóle powodu, dlaczego by taki eksperyment nie miał powstać, ale na przykład, nie wiem, no w ramach jakiegoś projektu właśnie badawczego i tak dalej, ale w jakichś takich bezpiecznych warunkach, to znaczy tak jak mówię, ustalamy metodologię, grupę badawczą, nie eksperymentujemy na ludziach, próbujemy po prostu zrobić to z jakimś poszanowaniem dla wszystkich dookoła i wtedy to ma sens, ale w tym momencie to nie ma żadnego sensu. Ostatnie pytanie, Mateusz, bo ty pracowałeś tam 3 lata, czy widzisz jakieś różnice, jak się pracuje? Słucham? Niecałe 3 lata pracowałeś, tak, bo tak wynika z twojego wpisu na Facebooku i ty widzisz jakąś różnicę, jak się pracuje w kulturze pomiędzy właśnie rządami jednej partii a drugiej. Czy można tutaj po tej sytuacji coś powiedzieć, też jeżeli chodzi o politykę wewnętrzną? Wiesz co, powiem ci tak, bo ja już to powiedziałem na łamach OKO.press, więc chyba mogę to przytoczyć, że ja zaczynałem w roku 2022, w lutym, w momencie, kiedy wybuchła, nawet nie wybuchła wojna w Ukrainie, bo po prostu ta inwazja tam trwała już wcześniej, no ale pełnoskalowa inwazja. Wiesz co, i to było tak, że ja już miałem ustalone jakieś tematy, tam gości, no i nagle usłyszeliśmy o tym i stwierdziliśmy, no to nie może tak być po prostu, musimy jakoś do tego wszystkiego ustosunkować, więc wszystkie plany takie redakcyjne zostały zmienione. No i trzeba było szybko reagować. Rozmawialiśmy z ludźmi kultury, którzy jakoś tam ustosunkowywali się do tego tematu. Rozmawialiśmy z ludźmi, którzy są na miejscu, Ukrainkami, Ukraińcami i no po prostu musieliśmy coś stworzyć z tego. Później zajmowałem się tematami raczej stricte kulturalnymi, ale że ja gdzieś bardzo lubię szukać w tym takiego drugiego dna i podłoża jakiegoś takiego bardziej społeczno-politycznego. No to nie unikałem takich tematów, mając przecież nam gdzieś tam z tyłu głowy, że no ja jestem w zasadzie w takiej placówce pod butem partii rządzącej, czyli wówczas PiSu, z którym szczerze powiem nie jest mi po drodze i nigdy nie było i sam kiedy przychodziłem do tego radia się w ogóle zastanawiałem, czy to co ja robię jest słuszne i czy to jest w ogóle etyczne, wiedząc co się stało w mediach publicznych, ale okazało się bardzo szybko, że ten off jest taką trochę jak w tym przysłowiu, że najciemniej pod latarnią. To znaczy, nam nikt nie ingerował w treści, ja z nikim nie ustalałem swoich tematów. Ja mówiłem o bardzo różnych rzeczach, które nie przeszłyby prawdopodobnie piętro niżej, czyli na głównej antenie. I tam paradoksalnie było dużo wolności. To znaczy, ktoś przymknął oko na tego offa i powiedział, to wy sobie tam róbcie, macie tą swoją redakcję, taką trochę właśnie alternatywną i zupełnie jakby z innej parafii i tak trochę my nie patrzymy, więc wiem, że wiele osób dotknęły po prostu te rządy, ale w kontekście OFA, no ja tam nie czułem jakiejś presji. Tutaj jest sytuacja inna, no po prostu przyszło do no właśnie tej likwidacji, więc było wiadomo, że po prostu te media ulegną jakiejś reformie. Więc ja też nie mam nikomu jej za złe, bo oczywiście no to wszystko trzeba po prostu po tych rządach PiSu i rozliczyć, i sprawdzić, i jakoś skatalogować i tak dalej. Więc wiesz, no ja tutaj ani z jednej, ani z drugiej strony jakoś tak nie poczułem, żeby mnie ktoś
jakoś specjalnie, wiesz, ograniczał, cenzurował i tak dalej. Zawsze to była właśnie redakcja otwarta na różne tematy i to chyba było w jakimś sensie siłą po prostu. Mhm. Czyli można powiedzieć, że to była zielona wyspa taka, tak? Enklawa na takiej zasadzie dająca wolność słowa i mimo wszystko nie dotykająca was politycznie. Mhm. Tak, no ja tak się czułem, ale mogę mówić za siebie. Mhm. Jakie będą twoje dalsze działania? I tutaj postawię kropkę już przy tym ostatnim pytaniu, jeżeli chodzi o działalność radiową, bo wiadomo, że piszesz. Czy będzie można cię gdzieś usłyszeć jeszcze? Czy chciałbyś wrócić do OFA? Czy po tej sytuacji definitywnie mówię nie? Wiesz co, z OFF-em jest tak, że dopóki jest likwidator na pokładzie, no to ja mam wszystkie mosty zapewne spalone, bo prawdopodobnie jestem wrogiem numer jeden w tej chwili. Nie wiem, jak to się rozwinie i w którą stronę. Wiesz co, ja w momencie, kiedy ten OFF się rozwiązywał, już próbowałem... Wiesz co, no nawet gdzieś się tam zahaczyć w jakichś innych być może rozgłośniach. Jakieś tam takie mikrorozmowy prowadziłem. Wiesz, no bo to jest tak, że dla mnie radio było taką odskocznią od codziennej pracy, bo ja pisałem i jeszcze raz pisałem w bardzo dużych ilościach, teksty produkowałem. Zawsze też starałem się, żeby to były takie teksty, wiesz, przekrojowe, duże, więc to mnie dużo kosztowało. A w radiu no, mogłem spróbować czegoś innego i to było bardzo fajne. I no, ja nie twierdzę, że jestem profesjonalnym radiowcem. Nie mam ani głosu takiego stricte stereotypowo radiowego, ani nigdy, wiesz, no, nie kształciłem się w tej dziedzinie, ale jakoś dobrze się z tym czułem i uznałem, że po prostu warto byłoby to kontynuować w jakiejś formie, takiej czy innej. Więc zobaczymy, no spróbuję, wiesz, gdybym się gdzieś zahaczył, to fajnie, jak się nie zahaczę, to też będzie fajnie, bo będę pisał o swoich rzeczach, o których piszę do tej pory, więc no, to się okaże. Co będzie z OFF-em? No nie mam pojęcia, ja mam po prostu tylko nadzieję, że w następny tydzień nie usłyszę Aleksa, Niny, i tego trzeciego po prostu stwora. Mam nadzieję, że za tydzień również nie usłyszę Józefa Piłsudskiego, który ma być ponoć gościem audycji w Radio Kraków po Wisławie Szymborskiej, bo to jest po prostu niesmaczny żart. To jest żart, ale on jest bardzo niesmaczny i ktoś ma strasznie kiepskie poczucie humoru. Zachęcam do podpisywania petycji na tą godzinę, a mamy już 21:30, jest ponad 12 tysięcy. Ja dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka do końca. Śledźcie poczynania Mateusza Dębskiego. No i dziękuję ci, Mateusz, za poświęcony czas mimo późnej godziny. To ja tobie dziękuję, że w ogóle no, zaprosiłeś mnie z tym tematem i że mamy jakąś taką kolejną platformę, ich już jest mnóstwo. Ale każda jest ważna do po prostu jakiejś tam wypowiedzi i nagłośnienia tego tematu.